Witam Państwa bardzo serdecznie. Państwo otrzymaliście materiały dotyczące sprawozdania działalności ośrodka za rok 2015, więc tych stron jest dużo i musicie Państwo też wiedzieć, że realizujemy różne zadania, zadania z zakresu administracji rządowej, z zakresu administracji samorządowej. Może ja tylko Państwu powiem tak pokrótce, że plan finansowy za rok 2015 wynosił 11 milionów 135 tysięcy, wykonanie było 11 milionów 60 982 tysiące. Z tego środki gminy stanowiły 3 133 tysiące, natomiast budżet państwa stanowił 7 927 906 zł. Zadania własne, jakie realizujemy, to są zadania typu dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, również są zadania dotowane w formie dożywiania dzieci w szkole, to jest pomoc państwa w zakresie dożywiania, asystent rodzinny w formie 20%, w wysokości 20%. Natomiast zadania z zakresu administracji rządowej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, zasiłki z tytułu zdarzenia losowego i tutaj w formie tabeli to Państwo macie wszystkie przedstawione. Liczba osób generalnie, która korzysta u nas ze świadczeń z pomocy społecznej w roku 2015 to było 790 chyba osób, przy czym teraz omówię sytuację odnośnie pomocy społecznej, bo to też na tym się skupiamy. Głównie osoby korzystały z pomocy społecznej z tytułu ubóstwa, bezdomności, bezrobocie stanowi dość duży procent, niepełnosprawność, alkoholizm, narkomania i zdarzenia losowe. Nasza działalność skupia się nie tylko na wypłacaniu zasiłków, ale również na pracy socjalnej i ta praca socjalna jest prowadzona w różny sposób, w formie rozmów wspierających, pomoc w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności, informowanie o przysługujących uprawnieniach, organizacja poradnictwa specjalistycznego, współpraca z kuratorem sądowym, pomoc w uzyskaniu świadczeń, współpraca z innymi instytucjami i tutaj działalność socjalną wspierają również asystenci rodziny, którzy są zatrudnieni na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz od 2015 roku jest u nas zatrudniony na podstawie umowy zlecenia psycholog, który świadczy pomoc terapeutyczną dla osób, które doznają przemocy, ale także dla klientów, które są, dla osób, którzy są podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej. Realizujemy również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego. Świadczenia rodzinne to też jest dość duża kwota wydatkowana i to jest zadanie w całości finansowane z budżetu państwa. I w tamtym roku było to ponad 5 milionów wydane na świadczenia rodzinne różnego typu. To są świadczenia rodzinne, to są tak zasiłki rodzinne z dodatkami, to są świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy i też tak zwane becikowe. Tutaj też Państwo macie, bo w tamtym roku Państwu nie wyszczególniałam, ale w tym roku napisałam, że my jako ośrodek wypłacamy też wynagrodzenie dla opiekuna prawnego. Opiekun prawny to jest instytucja ustanowiona przez sąd i przyznawana jest dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej i na wniosek opiekuna prawnego sąd może temu opiekunowi przyznać wynagrodzenie, które jest w całości finansowane z budżetu państwa. I my od 2014 roku mamy takich dwóch opiekunów prawnych, którzy z tego tytułu właśnie otrzymują wynagrodzenie. No i w tamtym roku otrzymaliśmy i wypłaciliśmy 10 600 zł dla dwóch opiekunów, którzy mieli ustanowioną kuratelę dla pięciu osób pełnoletnich. Realizujemy jeszcze zadanie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. To są usługi rehabilitacyjne dla osób, które są zaburzeniami psychicznymi.
jest to zadanie zlecone, które realizujemy we współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy o świadczenie usług. Co roku ogłaszany jest przetarg i firmy, które mają możliwości, zasoby lokalowe i zasoby ludzkie, że tak powiem, mogą przystąpić do realizacji tego zadania. Nie wiem, jeśli Państwo macie jakieś pytania, to ja posłucham. Mam jeszcze tutaj, jeśli chodzi o zasoby lokalowe i kadry ośrodkach, to mamy zatrudnionych 27 osób na umowę o pracę. Taki stan był na grudzień, 31 grudnia 2015 roku. Mamy też zatrudnionych pracownicy socjalni, pracownicy z zakresu, pracownicy na stanowiskach urzędowych, świadczeniach rodzinnych, funduszu, w dodatkach energetycznych, w dodatkach mieszkaniowych, a także opiekunki domowe, 4 osoby na umowę o pracę i 4 osoby na umowę zlecenie. Więc jeśli jakieś Państwa pytanie macie do mnie, to ja słucham, bo największe problemy to są w tych kierunkach wymienione i te problemy i te kierunki też się powtórzą, bo w następnym miesiącu, do końca kwietnia, mamy obowiązek opracowania oceny zasobów pomocy społecznej, więc też Państwo taki dokument dostaniecie i z nim się będziecie mieli możliwość zapoznania. Więc jeśli jakieś pytania, to słucham. Ja zdaję sobie sprawę z tego, zdaję sobie sprawę z tego, że Wasz MOPS jest obciążony ogromną odpowiedzialnością. Każdy grosiczek jest rozliczany. Nie jest to sprawa prosta. No, od lat widzę panie, które tam pracują i jedno pytanie, i świetnie sobie dają radę z tak trudną pracą, ale czy nie można, bo te środki są ograniczone, są te bariery różne, że tak powiem, dochodowe i tak dalej. Chętnych do brania jest dużo, ale czy środków nie udałoby się powiększyć poprzez jakieś zewnętrzne programy, to jedno pytanie. I od razu przy okazji zapytam to, co mnie od dawna nutuje. Czy jakakolwiek jest pomoc dla osób niepełnosprawnych, niewychodzących, którymi opiekunami jedynymi są dzieci, dorosłe, które też już nie są zdrowe, które muszą pracować do emerytury, która została przedłużona. Bo z moich doświadczeń i z moich złych doświadczeń wynika to, że osoby niepełnosprawne, które mają sprawnych opiekunów, rodziców i tak dalej, jest tu na moim zdaniem jest opieka fantastyczna. Spotykam się z tymi osobami i wiem, wychodzący niepełnosprawny ma opiekę fantastyczną. Ma rentę, ma spotkania, ma konkursy, może robić różne fajne rzeczy, ale on wychodzi, zostaje stary człowiek, który jest niesprawny, który jest w pampersach. Dzieci muszą pracować, a mówię, też nie są zdrowe. I czy jest jakakolwiek pomoc udzielana takim rodzinom, tym niepełnosprawnym, schorowanym i niekoniecznie starym, i tym opiekunom? Bo z tego co wiem, taki opiekun, który zostawia pracę i zajmuje się matką, ojcem, bo zatrudnić opiekunkę, to nawet z MOPS-u trzeba płacić, stare wieści moje, to było 12 zł za godzinę chyba. Czy jest jakakolwiek pomysł na pomaganie ludziom zamkniętym w domach, których jest coraz więcej i będzie coraz więcej? Jak pani kierownik? No, takich pomysłów to my też szukamy i próbujemy to rozwiązać. Są u nas pomoc jest świadczona w formie usług opiekuńczych, więc każda osoba niepełnosprawna czy osoba starsza, która takiej pomocy wymaga, ma możliwość skorzystania z tej formy pomocy w formie usług opiekuńczych. Tylko że jak pani powiedziała, prawda jest taka, że za tą pomoc trzeba płacić. 12,55 to jest maksymalna odpłatność i ona została ustalona i ona od 2010, zdaje się, roku nie została zmieniona. Więc, a też trzeba powiedzieć, że na terenie naszego powiatu my mamy najniższą odpłatność. W Brzegu Dolnym jest, zdaje się, 16 zł za godzinę. Więc, a to też jest uzależnione od dochodu i w zależności od sytuacji rodzinnej, bo jeśli jest osoba samotna i osiąga dochód powyżej 1600 zł, to wtedy płaci te 12,55. Natomiast jeśli jest dochód niższy, to wtedy są te widełki i może płacić 2,50, 5,20, bo to jest tabela odpłatności, ona jest podjęta tutaj przez
też ustalona i już od 5 lat obowiązuje. Jeśli chodzi o udzielenie dodatkowego wsparcia finansowego dla tych osób bezrobotnych czy zagrożonych wykluczeniem społecznym, są różne programy realizowane we współpracy z Urzędem Pracy. Myśmy też taki projekt systemowy realizowali do 2014 roku. Teraz też będziemy w takich projektach uczestniczyć i o te środki aplikować. Przy czym te środki nie mogą służyć na bezpośrednią wypłatę świadczeń finansowych. One mogą być przeznaczone jedynie na doskonalenie się, na podjęcie nowych szkoleń, kursów, na nabycie nowych umiejętności, które później im pomogą znaleźć się w rynku pracy. Natomiast nie ma możliwości, żeby uzyskać dodatkowe środki finansowe na to, żeby im wypłacić więcej pieniędzy. U nas świadczenia, zasiłki okresowe są na dość wysokim poziomie. Prawie każda rodzina, która u nas się kwalifikuje do pomocy, te świadczenia w formie zasiłków okresowych utrzymuje. Więc w tamtym roku myśmy wydali ponad 600 tysięcy. Co prawda zauważalny jest też spadek osób z kręgu korzystających ze świadczeń finansowych z uwagi na to, że ich ta sytuacja finansowa się polepsza, więc automatycznie, jeżeli nie spełniają kryterium dochodowego, to u nas też nie mogą mieć takiej normalnej pomocy. I to też powoduje to, że zmniejsza się liczba osób korzystających ze świadczeń. Ale no mówię, my jesteśmy otwarci, przepisy też są takie, tak są nastawione, żeby każdej osobie w potrzebie ta pomoc była udzielona i żeby tą pomoc otrzymała.